Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku za ZAPROJEKTUJ SWOJE ŻYCIE. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy Was na audio i wideo i zapraszamy super gości. Dzisiejszym gościem jest Tomek Kozłowski. Tomku, witamy Witaj. Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja, robiąc research i przygotowując się tutaj, stwierdziłem, że ja nie jestem w stanie chyba tych wszystkich pytań, które miałbym do Ciebie zmieścić, bo masz tak szeroki zakres y, y, doświadczeń i tego, co robisz, że aż trudno Cię opisać. <laughs> ja y, robię to, co kocham. Okay. A, a kocham rzeczy nieokreślone, i kocham włazić w, w, w drzwi, a, które potem y, stawiają kolejne drzwi, i kolejne drzwi, i kolejne, i kolejne właściwie. I otwierasz? No, tak, moja droga przez życie to jest, y, to jest droga przez niewiadome i przez tysiące przypadków. No dobrze, to jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia? Projektowanie mojego życia to jest y, y, to jest taki kierunek a nie taki kierunek. Czyli po szerokości idziesz. Tak, czyli w takim sensie, że nie daję sobie, nie, nie zamykam się w jednym takim bardzo konkretnym planie. To znaczy biorę troszeczkę to, co życie podsuwa, bo Dalaj Lama powiedział kiedyś fajną rzecz, że jeżeli zadajesz pytanie, to otrzymasz odpowiedź, a jeżeli słuchasz, to będziesz wiedzieć wszystko. I, e, czyli ja, budujesz mosty z tego, co spływa w dół rzeki w pewnym sensie. Troszeczkę tak, tak jest, bo ja, ja zmierzam w, w takim kierunku... Y, gdzie trochę niesie mnie wiatr. Nie, nie chodzę pod wiatr, choć wszyscy by tak powie, powiedzieli: że, że ja idę pod prąd, że nie poddaję się systemom, bo rzeczywiście ja nie lubię systemów, nie lubię takiego uwarunkowania człowieka, tak jak wszyscy. Dlatego nie nadaję się do korporacji, nie, nie mogę pracować w takich, w takich poukładanych. Ale nie pracowałeś nigdy w korporacji? Czy pracowałeś? Pracowałem w wielu firmach, natomiast y, im większa była swoboda, tym bardziej byłem kreatywny, twórczy i tym większy przynosiłem firmie. Mhm pieniądze. Jeżeli się firma bardzo strukturalizowała i trzeba było postępować według konkretnych norm, to mnie to natychmiast blokuje. I ja, ja jestem bardziej człowiekiem kreatywnym, ale natura, życie, ludzie i to, co, co mi się przytrafia, bardziej podsuwa mi i inspiruje mnie do tego, żeby coś fajnego zrobić. Ale zaczynałeś swoją karierę jako psycholog i coach, tak? Znaczy to jest tak, że ja zawsze interesowałem się człowiekiem mhm. i miałem kiedyś taką sytuację, że wyrzucili mnie z budowy bo pracowałem na budowie i, okay. i kompletnie nie miałem siły. To było takie. Musiałem przerzucać. Wiele jeszcze 9 lat? 18-19. To okay. prawie chówce pracy, tak? E... Tak. <grytanie> za komuny to było. I. E... I goś mnie po prostu wywalił z tej pracy, bo ja nie miałem siły machać tą łopatą. Jeszcze w dodatku mnie zostawili 9 km od Bolesławca w ciuchach roboczych, z w ogóle zabrali mi wszystko. I siedziałem na trawie i myślałem, kurczę, co ja mam robić? Jak ja jedyną rzecz, którą potrafię, to rozmawiać z ludźmi. Mm -hmm. No i zacząłem się tym po prostu interesować, i doszedłem do wniosku potem gdzieś, że to jest, że psychologia to jest taki obszar, gdzie I można rozmawiać na z ludźmi. Tak, poszedłem na studia po jeszcze dwukrotnym wyrzuceniu mnie ze szkoły <grym> po okay. drodze. Y i ja po prostu jestem człowiekiem, który musi robić to, co lubi. Ja nie potrafię też tak paradoksalnie, nie potrafię się tak bardzo poświęcać i na przykład zamknąć się w korporacji na trzy lata po to, żeby potem przejść gdzieś piętro wyżej. I jak doszedłem do wniosku, że psychologia to jest to, co mnie interesuje, bo zawsze interesował mnie człowiek, to po prostu poszedłem na studia i, i zacząłem pracować jako psycholog. Ale równolegle też jako dziecko miałem dwa marzenia. Chciałem być ratownikiem górskim i spadochroniarzem. Okej. Okay. I potem... spełniłeś te marzenia. Tak, mm -hmm. tak. Ale to było tak, że ja w wieku 6 lat y, zobaczyłem w Bolesławcu y, komandosów skaczących, bo tam była jednostka specjalna. Y, ale też zimą pojechałem pierwszy raz w Karkonosze na Narty i y, 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 tam zobaczyłem ratownika. Mm -hmm. I podszedłem do tego ratownika. To Stefan Szczurowski, który potem stał się moim kumplem 20 lat później. I go zapytałem, co trzeba zrobić, żeby być ratownikiem. Ile myślisz lat wtedy? Sześć. Okej. Okay. Czyli taką odwagę miałeś, żeby to. Tak, on był, to było dla mnie jak, jak, jakbym dzisiaj, nie wiem, spotkał Patamy Fini, mm -hmm. <głos》>, którego kocham bardzo. E, I ja miałem też takie wrażenie wtedy, że on ma 6 albo 7 metrów. On był wielki. W ogóle Stefan był bardzo wysokim mm -hmm. człowiekiem, ale, ale pamiętam, że to było dla mnie niezwykłe wydarzenie. I on mi, nawet nie pamiętam, co powiedział, ale. Ja gdzieś tam sobie te karkonosze ukochałem i jeździłem tam co roku, aż w końcu się przeprowadziłem do Jeleniej Góry, wstąpiłem do tego pogotowia górskiego i tak 17 lat tam byłem. Okej. Okay. Po studiach psychologicznych? Nie, w trakcie. w trakcie. W trakcie studiów, w trakcie pracy, w trakcie, jak się rodziło moje dziecko, okay. a, czy, czy, czy pierwszy syn. I e, to było wtedy też tak, że ja byłem w pewnym momencie jedynym ratownikiem-psychologiem w Polsce. Mhm. I w momencie, kiedy nie udało się kogoś uratować, zginął nasz kolega, potem zginęło dwóch kolegów, to my zaczęliśmy się zastanawiać w pogotowie górskim nad wsparciem psychologicznym ratowników, bo to jest no, człowiek i jak człowiek. I Przed i po akcji, tak? Tak, tak. Zwłaszcza po takich akcjach, gdzie, gdzie traciliśmy człowieka, naszego kolegę, przyjaciela, albo w sytuacjach, kiedy nie udało się uratować. Jakiejś osoby, której szliśmy z pomocą i, i doszliśmy do wniosku, że trzeba po prostu wprowadzić pomoc psychologiczną. Mhm. Czyli interwencję kryzysową. do A to pogotowie... z potrzeby wyniknęło, tak? Tak, to wyniknęło z potrzeby. To nie był właśnie mój plan, ale, ale zobaczyłem, że, tak, że takie coś jest potrzebne i y, y, na, po jednej akcji, kiedy zginął y, mój kolega, poprosiliśmy Straż Pożarną o pomoc. I potem pogotowie górskie rok później zaczęło we mnie inwestować, bo zginęło kolejnych dwóch kolegów i... I zacząłem jeździć na, na szkolenia. Wtedy było też World Trade Center, więc mm -hmm. pomoc psychologiczna była w ogóle, czy taka interwencyjna była na świecie dość mocno rozpowszechniona. Ale ja też równolegle e, robiłem jakieś y, 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 prace wysokościowe, no bo ja pracowałem w Szan poradni. Robić? Tak, w poradni zarabiałem 615 zł na pełnym etacie po studiach mm -hmm. uniwersyteckich I, e, i dorabiałem. I miałeś e, dziecko? Tak. I dorabiałem, oprowadzając ludzi po górach, ale potem wpadłem na pomysł, że można by spróbować zrobić jakieś takie imprezki integracyjne, gdzieś ci ratownicy górscy mhm. mieli takie, takie branie w biznesie wtedy, bo to były też takie początki imprez integracyjnych. Ja zacząłem Ta robić tak. Adrenalinka lin na, na liniach spuszczanie się, tak? Tak. Ja zacząłem e, brać ludzi w, do, do jaskiń, e, gdzieś tam robić jakieś im, e, noclegi w jamach śnieżnych i tak dalej. Potem Zobaczyłem, że z impreza integracyjna to jedno, ale budowanie zespołu to drugie, czy diagnozowanie tego zespołu. Zacząłem wprowadzać do tego psychometrię, sprawdzać, jakie te zespoły są na wejściu, na wyjściu, i, i zacząłem łączyć obie te, te dziedziny. Ale równolegle też obserwując ratowników górskich po jakichś dramatycznych wydarzeniach, ten zespół i proces grupowy zaczął mnie interesować, bo ja zobaczyłem, że zespoły, te w których ja brałem, których byłem, byłem członkiem, zobaczyłem, że one się podnoszą, mimo tego, że Że, że jest jakieś trauma, tak? Tak, że byliśmy w takich dramatycznych sytuacjach. I... Powiedziałeś o interwencji kryzysowej, ja tam mam pytanie. Chciałem zapytać, co to jest interwencja kryzysowa? To jest pomoc psychologiczna w sytuacji wydarzenia traumatycznego, gdzie człowiek ma poczucie, że jest zagrożone jego życie bądź fizyczna, integralność i to Czyli są. I to jest przed raczej niż po czymś takim. Nie, to jest po wydarzeniu. Okay. To jest po wydarzeniu. Czyli to są takie wydarzenia, jak klęska żywiołowa, gwałt, wojna. Czy jakieś, do, do wszystkie te dramaty. Wpadki w górę. Tak. I tego typu rzeczy na przykład zdarzają się również w biznesie, bo to jest na przykład mm -hmm. śmierć człowieka w pracy. Mm -hmm. e, pomagałem e, po, po, po katastrofie w Szczekocinach, bo e, to są tego typu mm -hmm. rzeczy, bo to są. To ktoś kogoś zastrzeli, no, różne rzeczy się dzieją. Biznes się tym nigdy nie chwali, dlatego to jest zawsze ukryte, ale e, dochodzi do samobójstw w pracy, dochodzi do, 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 do zgonów, właśnie nie, na, na linii produkcyjnej. I i to jest bardzo poważny problem, ale to jest raz, że to jest problem indywidualny osób, które tam są, ale jest to również problem grupowy. I organizacji. Tak, tak. I to mhm. trzeba bardzo duże rekonstrukcje wtedy robić. I to, to nie jest tylko i wyłącznie pogadanka, jak sobie ludzie mogą sądzić, ale to jest też. Ja miałem taką sytuację, gdzie trzeba było zamurowywać niektóre pomieszczenia. No, dochodziliśmy do takich wniosków, bo ludzie się bali koło nich przychodzić. I, i czasami nawet takimi decyzjami też nie Czyli się na kończy. hali produkcyjnej, czy gdzieś tam trzeba było tak. odciąć kawałek. Tak. Y Pomieszczeń, pomieszczeń. socjalnych. Mhm. Tak. Pomieszczeń socjalnych. I tego typu decyzje trzeba podejmować. Ale to też yy, te, te, te dwie zmienne, czyli pogotowie górskie yy, i psychologia, yy, czy, czy część tej psychologii, czyli interwencja kryzysowa, pokazała mi, że, że te trudne rzeczy są oparte również o procedury, tak jak inne rzeczy, tak jak na przykład sporty ekstremalne. Mhm. Czy, yy, I na przykład skacząc. Ja mając 1600 skoków, zawsze skaczę zgodnie z procedurami. Dla mnie 99% bezpieczeństwa to żadne bezpieczeństwo. 100% bezpieczeństwa to jest bezpieczeństwo, czyli, bezpieczeństwo, 99%, czyli 100%... 99% kiedy Ty zrobiłeś 100 skoków jednego dnia byłoby niebezpieczne, prawda? Każdy skok był zrobiony zgodnie tak. z procedurami. Ja przeliczałem to, bo wcześniej, rok wcześniej skoczyłem 50 razy w jeden dzień. I jak y, starałem się jakoś zaoszczędzić czas i analizowałem to przez całą zimę, to Moim założeniem było to, żeby czasza była otwarta na wysokości 700 metrów, bo takie są przepisy. Nie ma nie ma niżej. Mhm. I z ten czas zyskałem na, na tym, że szybciej zakładałem spadochron, że zmieniłem kombinezon. A nie na tutaj. tym, że dłużej leciałeś. Tak? tak. A nie na tym, że, że na przykład że tam na bezpieczeństwie nic nie, 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 nie zabieram. Tak, okay. tak. Słuchaj, czyli tak naprawdę to, co robisz w tej chwili, wyniknęło nie z jakiegoś planu, ale raczej z tego właśnie, tej szerokości, o której mówiłeś, tak? Że mm -hmm. byłeś otwarty na te rzeczy, które wpływały do Twojego życia, tak? Tak. Jak ja rozmawiam <coughs> dzisiaj z ludźmi, którzy chcą dokonać zmiany, którzy chcą y, przewartościować swoje życie albo robić coś, co kochają, a na przykład y, ugrzęźli gdzieś właśnie w korporacji mm. czy, czy w jakimś systemie, to widzę, że wszyscy chcą dokonać zmiany, ale prowadzą do tego, żeby ta zmiana nie przynosiła żadnych. Y, Żadnych trudności, żeby ona tak przeszła gładko. Przykład... Żebyśmy my się nie zmienili, tylko wszystko wokół nas. Tak? Dokładnie. Żebyśmy my tak. szukali na przykład pracy w taki sposób, że pracujemy sobie do 20 w jakimś koncernie i potem na przykład wstawiamy na jakimś portalu społecznościowym, na LinkedInie, czy na jakimś Golden Line, czy cokolwiek innego, wstawiamy gotów do zmian i czekamy po prostu, aż najlepsza firma na świecie do nas przyjdzie. I tak naprawdę mamy w ten sposób zaspokojony. Zaspokojone takie wyrzuty, no szukam pracy od pół roku i patrz, nie można znaleźć. Nie? Ja doradzam czasami bardzo takim e, wysoko postawionym menedżerom e, i oni mówią o zmianie pracy i tak dalej, ale często mam taką sytuację, że oni w sumie to nie chcą się zwolnić, tylko czekają aż ich szef czy szefowa zwolnią. I wtedy będą w stanie. Samobójstwo pod... sprowokowane. Tak, tak czyli decyzję o zmianie po 5, 10, 15 latach pracy w tej samej korporacji pozostawiam osobie trzeciej. tak? Mm -hmm. to, takie, to, to takie niesamowite jest. Tak, tak. No, czy, to że... zajmuje mi 3-4 różne spotkania czy rozmowy telefoniczne, żeby w ogóle wyrzucić to z głowy kogoś. Mm -hmm. ja, ja uważam, że to dzisiaj, po tym, co, mm -hmm. co się wydarzyło w moim życiu, po, przy, po tych projektach, bo. Moje życie w, przez ostatnie 7 lat wyglądało tak, że ja y, y, zostałem zaproszony do takiego projektu Polska Stratosfera i wykonaliśmy najwyższy skok spadochronowy w Europie. W y, trzech, przepraszam, y, tak, w zespole. W formacji. i było 11 kilometrów. 11, prawda? tak. Myśmy byli Czyli na 11 na, 120. Tam, tam gdzie lot... latają samoloty. 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 Mhm, z minus 60 stopni. Bardzo fajny projekt y, psychologicznie czy osobiście dla mnie, dlatego że ja się przez dwa lata potwornie tego bałem. Potwornie. Stworzyłem sobie w głowie. Takie czarnowictwo, że, że naprawdę można by malować Ale temperatury, osrotno. reakcji, spadochronu. temperaturę? wszystkiego, że zginę, że będzie dramat, okay. że czerwona plama, po prostu i w ogóle. Okay. Wytworzyłem sobie takie lęki, które mnie aż paraliżowały. I ja po. E, I potem, jak wystartowaliśmy w końcu e, i przebiliśmy się przez chmury, to wszystko zniknęło. Wszystko. Dlatego że wyobrażenie, które ja sobie zbudowałem, e, było. Nijak nie pasowało do rzeczywistości, ponieważ na górze był piękny stół chmur, który był na mhm. wysokości 1000 metrów po horyzont. Było ciepłe słońce i błękit niebo. Nic więcej. Mhm. A ile czasu lecieliście? Dwie i pół minuty spadaliśmy. Okay. A lecieliśmy tam nieco ponad godzinę na górę. I to był piękny moment, ponieważ ja. Ja się spodziewałem, że te minus 60 stopni to jest tak, że po prostu wychodzisz w koszulce i stoisz przy, przy tej temperaturze. tam myśmy mieli kombinezony i przepięknie grzało to słońce. Tam naprawdę to było bardzo atawistyczne. I, i adrenalina i... bardzo wysoka, to też zupełnie inaczej organizm reagował, prawda? No, no tak, chociaż my, my troszeczkę inaczej na to reagujemy, ponieważ my mamy poczucie bezpieczeństwa w momencie, kiedy się oderwiemy od statku powietrznego. Tak na to reagujemy. W momencie, kiedy już zaczęliśmy wychodzić z tego kosza, na no to git, to już jesteśmy w domu, bo to sobie okay. skoczymy i już. Natomiast jak jesteśmy zależni od innych, czyli od samolotu, czy balonu, czy kiedy jest mała wysokość, kiedy nie będziemy w stanie otworzyć spadochronu, no to wtedy, wtedy można się je, jeszcze... Bo duża wysokość pozwala ci zareagować, prawda? Tak, daje mi po prostu więcej czasu. To ja do tych lęków chciałem wrócić, bo napisałeś książkę Historia Tysiąca Lęków. Tak, właśnie, bo ta książka była konsekwencją lęków... Tego skoku? Tak. Okay. Właściwie tego, co było, tych dwóch lat przygotowań, ponieważ ja się potwornie tego bałem. Mm -hmm. I napisałem tę książkę y, tak trochę autoterapeutycznie, bo. bo, bo Czy napisać ją dla siebie? Tak, bo to nie miała być książka w ogóle. Aha. To był tylko taki tekst, ponieważ zaraz po wylądowaniu, parę godzin po wylądowaniu, zadzwoniłem do generała Hermaszewskiego, który był patronem mm -hmm. tego projektu. I, I on mi powiedział, panie Tomku. Jak ja wróciłem z kosmosu, to natychmiast napisałem, co miałem w głowie. Niech pan zrobi to samo dzisiaj, nie jutro, tylko dzisiaj, bo jutro to już wyparuje i proszę to zrobić. I ja napisałem dwie strony. Tak naprawdę. Odręcznie? Nie, nie, napisałem okay. na komputerze. Napisałem to, co czułem w czasie startu. Mhm. To jak potem wracałem do tego tekstu, to on był taki, to nie był tekst o tym, jak wystartowaliśmy, jakie były prędkości, co było z tlenem i tak dalej, tak, tylko było o emocjach, o tym, jak jak mi się pojawiały różne rzeczy w głowie o tym, jak analizowałem sobie swoje życie i, i, i tam jeszcze tak napisałem, że, że tak rozpoczęła się ostatnia godzina mojej 45-letniej podróży przez życie, mm. <gry> która, która, która rozpoczynała się w ogromnym, pod ogromnym balonem w koszu witlinowym. Mm. I, y, I miesiąc później wróciłem do, tej, do tych dwóch stron, dopisałem jedną, drugą, trzecią, z jednej strony, z drugiej i... I to mnie tak wciągnęło, bo przypominanie sobie tego wszystkiego było po prostu dla mnie było fantastyczne. Tak. Tam jeszcze dopisałem parę rzeczy, które wydawały mi się bardzo podobne z dzieciństwa i, i powstał z tego tekst. Po prostu. I potem y, kilka wydawnictw było tym zainteresowanych, ja się nie zgodziłem na, na, na ich zmiany i pomyślałem sobie, niech to sobie leży w piwnicy, ale niech to będzie moje, nie będę miał do nikogo pretensji. I, ta książka sama się rozeszła w 6 tysiącach egzemplarzy. Jest w języku angielskim, będzie w języku japońskim. Ja tego nie rozumiem, dlaczego mm -hmm. tak się stało, ale ważne było. Sam ją wydałeś, tak? Tak, sam okay. ją wydałem. Ważne jest dla mnie to, że, że ja dostałem od ludzi z półtora tysiąca listów różnych. Żartujesz. Takich na Facebooku przy 6 tysiącach tak. nakładu, który wyszedł No nawet wcześniej. Nawet wcześniej, okay. bo to nie wiem, co druga trzecia osoba pisała do mnie. Wow. Że bardzo dziękuję za to, że ja pokazałem, że skoczkowie spadochronowi, czy skoczek spadochronowy, który skacze ze stratosfery, jest zwykłym człowiekiem i się boi. Okay. Bo ja się boję dokładnie tak samo jak każdy inny człowiek, tylko. Ja nie mam. Ja się nie boję bać, to znaczy okay. e, nie boję się też powiedzieć o tym, że się boję. No to normalnie. Czyli zarządzasz twoją reakcją na strach czy na lęk? Wtedy tak? jeszcze nie zarządzałem. Wtedy okay. jeszcze nie zarządzałem. Natomiast pomyślałem sobie, że jeżeli jeszcze raz zrobię coś ekstremalnego, to intencjonalnie pomogę ludziom. Dlatego, że w projekcie stratosfery y, nie pomogłem ludziom intencjonalnie. Na całe szczęście przez przypadek, ten potencjał, który ten projekt wygenerował, Został przelany do tej książki. Ta no, no, książka pomogła. Nie przez przypadek, bo wybrałeś sobie do, dobrego patrona, który w odpowiednim momencie dał ci odpowiednią radę. No tak, tak. To było to jedno zdanie, które też bardzo mm -hmm. mocno zmieniło moje życie, bo yy, yy, ta książka doprowadziła mnie do kolejnego projektu, czy właściwie konsekwencje tej książki, doprowadziły mnie do projektu 48. To jest taki. Czyli dwa lata później na 48 urodziny, tak? Tak, to było hmm. tak. Trzy lata później. Natomiast ja na. Pomysł, Trzy lata na pomysł y, wykonania z 50 skoków w 50 urodziny pomyśl, wpadłem w wieku 42 lat, czyli zanim jeszcze mm -hmm. mi zaproponowano polską stratosferę. I potem sobie pomyślałem, jak zacząłem to planować na, na przełomie 47-48, że to jest, y, że, że, że ja sam przeczę samemu sobie, jeżeli namawiam ludzi do tego, żeby żyli tu i teraz, żeby wchodzili w swoje lęki, żeby się. Y, ja uważam, że nie ma znaczenia, jak się czujesz. Chcesz tego, to idź tam po prostu w tym kierunku. I, i będę czekał dwa lata z powodu dwóch skoków. Nie? Dlatego wpadłem na pomysł projektu 48. Ale to była akcja charytatywna, prawda? Tak, dlatego, że każdy skok zadedykowałem konkretnej chorej osobie z guzem mózgu, rakiem, e, połamanym kręgosłupem, głuchotą, ślepotą mhm. i, i co najgorsze przyniosło życie w, na, na tej planecie. I, i skoczyłem te, te, te 48 razy, i w ogóle w trakcie tych przygotowań Zadzwoniłem do generała Hermaszewskiego, prosząc go o patronat i generał mówi, Panie Tomku, niech pan zaczeka, za rok będzie stulecie niepodległości, a tym samym stulecie lotnictwa, to pan skoczy 100 razy. Nie? Ja, ja, ja powiedziałem, że już yy, rozpocząłem zbiórkę i tam ludziom obiecałem, że będę im pomagał. No ale parę miesięcy po tym projekcie zadzwoniłem do generała, mówię, że podejmuję rękawice, a generał mówi, nie, nie, ja żartowałem tylko, ale... ale yy. Czyli 48 na 100, tak? Tak, tak. Mhm. I skoczyłem rok później te 100 razy i moim celem było wtedy zebranie pieniędzy na 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla dzieci. Skoczyłeś chyba 101 razy nawet. 101, tak, tak. tak Pobiłeś to... rekord Europy przy okazji. Mhm. Tak. No, Ale w, w pierwszej akcji udało ci się zebrać bodajże 200 tysięcy złotych, a w drugiej ponad 500 tysięcy. 555 dobrze? dokładnie. 555. To było też bardzo ciekawe, I bo... to poszło na wózki inwalidzkie. 117 wózków mhm. kupiliśmy. To są specjalistyczne takie wózki, które które, Dla dzieci? Tak. Ja znalazłem w Polsce setkę dzieci w wieku od 4 do 7 lat, które wymagały wymiany takiego wózka, dlatego że te wózki niestety z nimi nie znalazłeś rosną. Jak te dzieci? Przez fundację, w której pracuje niepełnosprawny kolega mojego brata, z którym mhm. ja się bardzo zakumplowałem, bo to jest, to jest ciekawe. To jest facet, który ma złamany kręgosłup, ale ma najlepszy kręgosłup na świecie. Naprawdę, to jest tak porządny to znaczy? człowiek. Jego A kręgosłup moralny, tak? Tak. Okay. Ja mu ja mu chciałem poświęcić jeden ze skoków w projekcie 48. On powiedział, dobrze, świetnie, ale ja go chcę przekazać koledze. Więc dałem mu drugi. A on, dobrze, świetnie, ale ja go chcę przekazać koleżance. Więc Aha. dałem mu trzeci. On mówi, dobrze, świetnie, ale ja go chcę przekazać na rzecz osób, które są w fundacji, dla której ja pracuję. I, i dlatego pomyślałem sobie rok później, że to jego poproszę o pomoc. No bo to jest facet, który mhm. wiadomo, że będzie troszczył się o innych. I no, i on znalazł te osoby i współpracowaliśmy. On naprawdę wykonał największą robotę w tym projekcie. I y, to jest Adam Bartków z Bolesławca. To fantastyczny człowiek, naprawdę. I, i, I uważam, że kręgosłup każdej akcji, czy, 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 czy spoiwo każdej akcji, to jest człowiek. I to mhm. jest, jeżeli on mi mówi, Tomek, nie możemy wszystkich, wszystkich wózków dać dla tej grupy, którą ja wyselekcjonowałem, ponieważ są jeszcze inne osoby, które jeszcze bardziej tego potrzebują. I on sam I poza jest... Poza tą dylematy. grupą, tak? Tak, tak. I on... Y, ale też w tej grupie wiekowej, czyli poza tymi, którzy byli w jego zasięgu. I, i tak to robiliśmy. Ja się zdałem na niego. I to, no, Facet jest niezwykły i... Ja się w ogóle też cieszę, bo jedną z największych wartości tego projektu było to, że ja go poznałem. Czy tych, mhm. tych dwóch projektów. I, ale tam była jeszcze jedna ciekawa rzecz, że y, w połowie tego projektu wycofał się sponsor. Powiedział, okay. nie mam czasu się tym zajmować. No, Znasz biznes, wiesz, wiesz jak jest. Tak no, to bywa. Nie znam decyzji. A to ale... jednak sponsor był potrzebny chociażby na samolot, na paliwo, no to wszystko. Tak, tak? Na przygoto same przygotowania, skoki próbne i tak dalej to było 30 tysięcy. Paliwo to 60 tysięcy i tam jeszcze różne koszty poboczne to gdzieś, 10, czyli 100 tysięcy cały mhm. projekt kosztował. I, I myśmy siedli z żoną i zaczęliśmy się zastanawiać. Mieliśmy wtedy zebrane pieniądze na jakieś 50 wózków i zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić. E, mamy 50 wózków, możemy skończyć ten projekt. Było jeszcze z 2-3 miesiące, nie skakać, po prostu rozdać to i już. Mhm. Nie. E, mogliśmy kontynuować projekt i szukać sponsora, ale mhm. w myśl tego, co powiedział <laughs> Antony de Mellon, powiedział taką fajną rzecz, że. Jeżeli się boisz śmierci, to wyobraź sobie siebie w trumnie. I ja uważam, że tutaj nie chodzi o, o, o samą trumnę i, i śmierć, tylko chodzi o to, że dobra, wyobraź sobie najgorszą sytuację, jaka mhm. może być w danej, w danej chwili, w danej projekcie, w danej realizacji. No i no dobra, no to najgorsze, co się może stać, to weźmiemy kredyt i, i już. Doprowadzimy akcję do końca i po prostu to opłacimy. I tak się stało. Czy wyście opłacili te 100 tysięcy? Tak, tak. Własnych pieniędzy? No wzięliśmy kredyt i spłacamy okay. to. I, na samo paliwo zimy. Jesteś tymi. wariatem, wiesz o tym. Wiesz co, takim w pozytywnym znaczeniu tego słowa. To tak. Okay. Nasza córka, my mamy 18-letniego syna i 3-letnią córkę. Ona jej się zapadły, zawaliły płuca zaraz po urodzeniu. Mm -hmm. Ona wylądowała na, na tydzień na Ojomie. To był najtrudniejszy tydzień w moim życiu. I ona dzisiaj jest. Wariatką po prostu. Nie można jej zatrzymać. I jak ja na nią patrzę, jak, albo jak mnie obudzi. Była na urodzinę, no, widziałem, tak. Jest, jak, się, jak się obudzi o trzeciej nad ranem i każe mi układać krokodyla albo budować cokolwiek z klocków. Bo teraz to teraz jest dobry moment. Tak, to ja jestem, ja jestem wykończony, ale cieszę się, wiesz? Patrzę mhm. na nią i cieszę się, że, że oni ją uratowali, że wszystko gra. Natomiast te dzieci nigdy nie będą miały szansy na to, żeby chodzić, biegać, jeździć to na prawda. rowerze. I uważam, że to jest mój obowiązek. Czyli ty I... przyjęłeś kredyt na 100 tysięcy złotych, żeby rozdać pół miliona złotych. Efektywnie. Tak, dlatego, że w moich projektach celem jest to, że pieniądze, które przychodzą na pomoc ludziom, nie są na funkcjonowanie żadnych kosztów, nie, nie idą na, na fundację. Ale nie, do, nie masz fundacji? Czy masz fundację? Do, do tego ostatniego projektu założyliśmy nie miałeś, fundację. Czy, aha, złoży, Wtedy złożyłeś. nie. Wtedy ja to robiłem po prostu od tak sobie... Czyli już w tej chwili masz fundację, w której możesz operować, tak? Tak. Tej, wczoraj złożyliśmy papiery do, do sądu. A, to, a propos tego projektu. Tak, to jest Jump for the Planet. A to zostawimy sobie na koniec, bo mam jeszcze mm -hmm. parę pytań. Słuchaj, to tak, sorry, bo ja bardzo dużo gości mam biznesowych, więc te pytania są bardzo biznesowe. To z czego ty żyjesz, skoro kupę aha. rzeczy robisz dla innych, E, w pewnym momencie opowiadałeś, że jak byś psychologiem, to musiałeś e, robić spinaczki. Tak, żyłem e, w z dużej ze szkoleń, bo te mhm. procesy grupowe. I dalej to robisz? E, coraz mniej. E, już właściwie w ogóle tego nie robię, ponieważ książka, która zmieniła moje życie, mhm. w tej książce była jeszcze taka ciekawa historia. Ja zdobyłem pieniądze od sponsora e, projektu. Na, na wydanie tej książki, i udało mi się tak zarządzić tymi pieniędzmi, że mi zostały 3000 złotych. Mhm. No i zadzwoniłem do Darka Stachury, do prezesa tej firmy, i mówię: Darek, y, chcę wam zwrócić pieniądze, bo i tak ta, ta termoorganika sfinansowała nam ogromne pieniądze, dały mhm. na projekt. Y, jeszcze na książkę, mówię, chcę, chcę wam bo zwrócić. Zostało. Bo zostało. A on mówi: a, ja, nie, a ja nie chcę. Aha. Ja mówię, ale proszę. Y, Spiszmy a, a, jakiś aneks do tej umowy, i, i ja to zwrócę, mówię, a nie. <grywa> <grywa> Ja myślałem, kurczę, to co ja zrobię z tymi pieniędzmi? Okay. I pomyślałem sobie, że. A w parę, dni, parę tygodni wcześniej byłem na wieczorze autorskim. Mm -hmm. Jakimś, nie, wiem, nie chodzę nigdy na wieczorze. Ktoś mnie nam poprosił, żebym. Poszedł. Ale twoje książki? Nie, 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 nie. A ja nie myślałem o czymś takim. Okay. I pomyślałem, to ja zrobię wieczór autorski. Za te 3000 złotych. Za te 3000 złotych postawię tam rolapy, coś takiego zrobię dla nich, żeby, żeby byli widoczni. Ściągnę tam, nie wiem, ja byłem na wieczorze autorskim, chyba Barbary Piwnik. Tam przyszło między 100 a 200 osób. To pomyślałem sobie, że. Że do mnie może przyjść 20-30 osób. Gdzie to zrobiłeś? No, zrobiłem to w centrum miasta, bo tak musiałem być. Okay. Zrobiłem to w kinotece i zacząłem okay. szukać miejsca, no złote tarasy, gdzieś tam. Mm bo -hmm. zależało mi na tym, żeby miejsce było w centrum, bo zaprosiłem generała Hermaszewskiego i mm -hmm. nie chciałem, żeby jeździł po Tarchominach albo tak, nie wiadomo tak. gdzie. No i całe dnie szukałem tam tych różnych rzeczy i w końcu tam te moje drogi się z... poprowadziły do Pałacu Kultury. No i tam była taka mała salka, ale. W związku z tym, że mogło być powyżej 30 osób, to karetka, straż pożarna, jakieś zabezpieczenie, a to za krzesło 5 zł, a za wieszak 4 i tak dalej, i tak dalej. I już weszło robię... więcej niż 400 zł, tak. tak? No i zadzwoniłem do Pauliny, do mojej żony, która zawsze mnie ratuje z wszystkich opresji, i mówię, w dupie jestem. <laughs> nie zrobię tego. <laughs> nie. A ona jest radcą prawnym. Nie? Okay. I, e, no i tam zadzwoniła do mnie za chwilę, mówi: Słuchaj, kino jest rozwiązaniem. Bo ma, ma... bo ma to wszystko, bo tak? Bo ma to wszystko w pakiecie. No i wróciłem tam do tego pałacu. Taka bardzo fajna pani mi pomagała i mówi, to było akurat na 3 grudnia, przypadkowo zupełnie była to rocznica skoku. Ja nawet nie wiedziałem, ale ten 3 grudnia mhm. był, to był chyba czwartek, ja nie chciałem, żeby to był piątek, bo w piątek ludzie wyjeżdżają. Mhm. E, był Mikołajki się zbliżały, więc mhm. był jakiś taki długi weekend, więc myślałem, zobra, dobra, w czwartek ludzie przyjdą. I stąd przypadkowo wyszedł ten 3 grudnia. I, e, no i poszedłem na tą salę, a to sala na 300 osób. Oj. A tam myślisz, Ale że był przyjdzie kilkanaście, kilkadziesiąt kilka kilkudzio... I zobaczyłem ten ekran, i myślę, kurde, zrobię jakiś filmik. Nie? Bo okay. tam miałem różne takie zabawne sytuacje w tym projekcie, takie, gdzie no naprawdę można się pośmiać za szołama, mm -hmm. który się tak bał, a nic się nie działo. I pomyślałem, zrobię taki filmik, bo tam miałem na kamerze e, Mai było nagrane, jak mi odcięło tlen. Mm -hmm. I przez 6 sekund umierałem, bo nie miałem tlenu. Mm -hmm. Zrobiłem z tego raban, jakbym wpadł w szczelinę lodowca. Nie? Mm -hmm. I mówię do tego to gościa... to było fizyczne, czy to był strach, jak tego tlenu nie było? No strach, bo okay. to się włącza. Okay. Zapadkę i, ten, i, 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 i działa. I, działa mhm. i No i tam z tym technicznym, taki był fajny, właśnie kreatywny facet, mówi, słuchaj, zrobimy tak, że oświetlimy te trzy rzędy, pierwsze, tam będzie te 20-30 osób, wszystko zaciemnimy, tutaj zrobimy lampkę, tu stoliczek, tu coś tam i będzie, i będzie fajnie. A ta sala kosztowała dokładnie 3000 zł. Okej. Okay. I... I przyszło 350 osób. Żartujesz. Po prostu ludzie siedzieli na, e, na schodach na schodach. No. Po a prostu... a ktoś ogłosił to spotkanie. Na Facebooku Ok. I, e, I ja pamiętam taką sytuację, jak tam siedziałem, myślę, kurde, przyjdzie to czy nie. I nagle Paulina wchodzi i mówi: wpuszczać, czy nie wpuszczę? Ja mówię, no wpuszczę i nagle się wlało <laughs> tam tych ludzi. A nie, nie strach cię ogarnął, jak miałeś zacząć mówić do takiego. Nie, ja tłomu. nie mam trudności. Nie mam. Nie, nie. Ale co było ciekawe, to. Po tym wszystkim podeszła do mnie kobieta, bo pytałeś mnie, z czego ja żyję. Mm -hmm. Podeszła do mnie taka kobieta i mówi: Panie Tomku, czy pan zrobi to samo, ale za pieniądze? Nie? Ja mówię: Jak to? Ona mówi: Bo my w firmie potrzebujemy właśnie takiej mowy motywacyjnej, żeby, żeby właśnie tak opowiedzieć historię. Bo ja tam opowiadałem, jak się przewracałem w życiu, ostatecznie przecież wykonaliśmy najwyższy skok w Europie. I ja mówię: Nie, no, za pieniądze to nie, ale <laughs> mogę przyjść i pogadać. Ona mówi: Ale my mamy na to budżety. I w ten sposób przypadkowo zupełnie zacząłem. Pracować jako mówca motywacyjny. Okay. I, I z tego żyję dzisiaj, bo to zabiera mało czasu, poza tym, że ja mam bardzo, tak, jestem, ja jestem pedantem, to moja prezentacja jest taka, e, 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 taka bardzo precyzyjnie i dokładnie zrobiona i taka ukochana przeze mnie, ale ona cały czas się zmienia. No bo, no bo tak bo, jak twoje projekty ewoluują. Tak, tak. bo, bo, bo bo był, projekt 40, bo był projekt ze bo był projekt stratosfery, książka, potem projekt 48, potem projekt 100 i ona po prostu żyje ta prezentacja. Ja nie wymyśliłbym a propos budowania swojego życia, pomysłu na życie nie wymyśliłbym tego. Mój, moje życie jest takie dlatego, że, e, że ja się nie ograniczam do takiego Jesteś bardzo wąskiego planu. Wszystko, tak? Tak. Czyli wykorzystując ostatnie 3000 złotych na wieczór autorski, tak naprawdę otworzyły się kolejne drzwi, jak to powiedzieć tak. na samym początku, tak? O niesamowite. Tak, z powodu 3000, z powodu książki, z powodu jednego słowa. To z powodu tego, że sponsor nie chciał odebrać pieniędzy. Tak. tak? Drodzy sponsorzy, zostawiamy pieniądze w fundacjach tak. Nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. Ja myślę, że też Darek się zdecydował na to, bo wiedział, że ja te pieniądze przeznaczę na jakąś pomoc, no bo tam y, też zawsze prosiłem to, żeby jakąś pompę insulinową komuś kupić, albo jakieś różne takie rzeczy, i on wiedział, że po prostu mhm. ja tych pieniędzy nie, nie przejem. Mhm. I myślę, że to jest też taki kredyt zaufania. Poza tym, jak, y, jak y, skończyliśmy projekt 100, to mieliśmy pieniądze na 80 wózków, ale jak TVN powiedział o tym, że ja wziąłem ten kredyt. To po prostu się poblokowały serwery i ludzie wpłacili natychmiast pieniądze i się zrobiło z tego. E, 550 tysięcy. E. Tak, 555 tysięcy. Jeszcze w dodatku ktoś tam dołożył jakiś nowy wózek i, mm -hmm. i się ostatecznie zrobiło tych wózków e, 117. Ale kolejna historia była taka: to jest historia, która jest związana która łączy Projekt 100 i Projekt 48. Ponieważ w Projekcie 48 była taka mała Marta, którą ja nazwałem sobie mm. Marta 24. To była taka historia, że w Kwidzynie zachorowała na nieoperacyjnego guza pnia mózgu kilkuletnia dziewczynka. Jacyś ludzie się o tym dowiedzieli. I postanowili, wtedy się gdzieś tam zobaczyli, że, że jest Projekt 48. Napisali do mnie maila, bo stwierdzili, że warto by było jakoś tej Marcie pomóc. Mm -hmm. I napisali do mnie maila na skrzynkę, której ja nie obsługiwałem, bo to była skrzynka projektowa, a to kolega mi zrobił stronę i ja po prostu tego nie wiedziałem. I miesiąc później odebrałem tego maila, w którym było napisane właśnie historia tej małej, i na pewno pan się na to nie zgodzi, bo to pewno już mhm. wszyscy tam to obsadzili. A ja im napisałem, mhm. że bardzo chętnie, czy nawet oddzwoniłem. Miałem ten 24 skok jeszcze wolny i już. I oni zaczęli zbierać. I, i dedykowałeś to, Marcie, tak? Tak. I ten. E, oni rozkręcili taki ruch, tam było kolejne 4 osoby, 8, 16 i to po prostu mhm. rosło, rosło, zrobiło się z tego tysiące ludzi. Ten mój projekt w tym trochę pomógł. Oni fajnie poklejali samochody. To była taka grupa ludzi, która była najbardziej zaangażowana w daną kampanię, bo oni porobili do tego koszulki. Bo każdy skok miał kampanię, tak? Tak, tak. Ja starałem się znaleźć takiego y, opiekuna do każdej kampanii, żeby ktoś się po prostu tym zajmował i gdzieś tam próbował sobie to, te pieniądze zdobywać. I ta Marta przyjechała na ten 24 skok. Jeszcze Ja się tam zakumplowałem z jej rodzicami, bo to bardzo fajni ludzie. Yy, zaczęliśmy się odwiedzać. Yy, Marta, w ogóle, jak oni wyjechali z lotniska, to jeszcze wróciła, żeby mi powiedzieć, jaką czekoladę ja mam jeść i jak się odżywiać, yy. bo ta jest zdrowa, ta jest niezdrowa. Ale Marta, jak postępowała jej choroba, ale też ona sama była coraz bardziej popularna, to ona to, co dostawała od ludzi, też dzieliła się tym z innymi chorymi dziećmi. To, to, to po prostu niezwykłe dziecko. I yy, dokładnie 16 kwietnia yy, ubiegłego roku, zadzwoniłem, czy 2017? 18. Napisałem do Justyny na, na wieczorem na messengerze, że chcemy przyjechać za, za jakiś tydzień, za dwa tygodnie to było niecałe. I, i ona mi odpisała, że, yy, że Marta właśnie odchodzi, że nie zdążymy. I, a to cztery godziny jazdy, mhm. no i yy, ja jej napisałem, dobrze, to przyjedziemy rano, ona odpisała, jak chcecie, ale to, to nie zdążycie, ponieważ jest tutaj hospicjum domowe, jest anestezjolog i, i po prostu czekamy, to się dzieje w tej chwili, no i rano yy, napisałem do niej jeszcze raz i ona mi odpisała, że nie wie, co się dzieje, ale Marta jest wciąż z nami, wszyscy są zdziwieni, ale ona cały czas z nami jest i ja zacząłem budzić Paulinę i Anię. Ania miała półtora roku wtedy, a Ania nie cierpiała jeździć samochodem. Mm -hmm. Po prostu dramat. Zbliżała się do samochodu, to już, po prostu to nerwę. już był dym, krzyk. E, I mi zależało na tym, żeby jak najszybciej Anię obudzić, żeby ją przez te parę godzin zmęczyć i potem ją włożyć do samochodu, kiedyś jest senna i mamy szansę przejechać te cztery godziny. I, e, I Paulina mówi do mnie spokojnie, nie musimy się śpieszyć, ona na ciebie zaczeka, zobaczysz. Wyjechaliśmy po dwunastej z domu, u nich byliśmy 15.40 dokładnie, po, przyjechaliśmy pod ich dom, wyszedł po nas Maciek, ojciec Marty i weszliśmy do domu, Paulina została z Anią w salonie, a ja poszedłem do pokoju, gdzie leżała Marta. I to była taka scena, gdzie był mały pokoik, łóżko takie małżeńskie, leżała Marta, siedzieli jej rodzice i jej mały brat. I ja się położyłem obok niej, złapałem ją za rękę, pocałowałem ją w policzek i powiedziałem... Przywitałem się z nią i powiedział mi: Marta, obiecuję ci, że w moim życiu będę się opiekował takimi dziećmi jak ty. Mhm. I w tym momencie jej mama powiedziała: e, Martusiu, jak wujek, Tomek, jak będziesz już aniołkiem, to opiekuj się wujkiem, Tomkiem, jak będzie skakał ze spadochronem. I godziny później ta mała odeszła. I ja nie wyobrażam sobie sytuacji większego zaufania, większej bliskości, takiego. Takiego głębszego człowieczeństwa, jak to, żeby dopuścić człowieka mnie do takiej, mhm. do, 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 do takiej sytuacji. To jest Mówisz prostu, o rodzicach. O mówię o rodzicach, o tym, że, że towarzyszyłem e, przy jej odejściu. Godzinę później ona odeszła i ja wiedziałem, że składając te obietnice po prostu to jest. To jest już naprawdę ten nurt, który ja będę w życiu robił. Czy Twoja szeroka droga życiowa zeszła się w takim kierunku. Węższym, ale co na niej będzie, nie wiem. Wiedziałem okay. tylko, jaki jest, jakie będą cele mojego życia. Nie ten cel ostateczny, tylko jakie będą, co ja będę w życiu, o inaczej, dla kogo będę coś w życiu robił, co i w jaki sposób, nie wiem, ale dla mnie jest ważne, co, na, na, dla mnie jest ważne, jaki będzie efekt mojej pracy. Efektem mojej pracy, moich działań, właściwie nie mam pracy, mm -hmm. ma być pomoc drugiemu człowiekowi i. Pomyślałem sobie wtedy, że. Tak, znalazłem takie, taką infografikę z 2012 roku. Wtedy było chyba 34 miliony ludzi przesiedlonych w wyniku zmian klimatycznych, które są wywołane działalnością człowieka. Mhm. Przecież w tym jest 11 milionów dzieci. Niech będzie 10 mhm. milionów dzieci. I stwierdziłem, że mój kolejny projekt zadedykuje dzieciom, które są ofiarami zmian klimatycznych. Bo e, też widziałem takie zdjęcia. Nie tylko choroby, ale bardziej globalnych zmian. Tak, tak. tak dlatego że. E, jak zmiata tym ludziom dom. Mhm. Czy huragan, sobie... czy powódź. Tak, tak, tak. Po prostu zmiata tym ludziom dom. I oni zostają po prostu kompletnie Bez na ogrodzie. Bez niczego. Bez niczego. Jeszcze giną członkowie rodziny. E, nie mają gdzie się przenieść. Giną ginie im wszystko, nie tylko dom. Nie mają plonu. I to nie są jeszcze... bogate kraje. To nie no, są najczęściej nie tak. właśnie. I bogate kraje sobie poradzą. Mhm. I pomyślałem, że. To, czym można zwrócić uwagę ludzi na to, żeby coś takiego, żeby, żeby przyłączyć ludzi do takiej akcji, to jest najwyższy skok spadochronowy na świecie. I po, po długiej walce udało mi się zdobyć mhm. y, technologię, i y, y, y wiem, że skoczę z 45 km, bo ja początkowo chciałem wykonać drugi skok, bośmy nawet z Amerykanami mhm. rozmawiali o wysokości 37 km, ale potem, bo, bo najwyższy skok jest 41, ale doszliśmy do wniosku, że że trzeci skok nie przykuje takiej uwagi ludzi. Trzeba zrobić najwyższy. A mi tak naprawdę osobiście nie zależy na tym, żeby skoczyć. Jeżeli ja mam spełnić jakieś swoje marzenie, to ja bym chciał być na takiej wysokości, żeby zobaczyć Ziemię z perspektywy planety. Dlatego, że dla 45 mnie. 45 perspek... km to już jest to, nie? Tak. To już tak. zaczynasz widzieć krzywą. Tak, tak. No, krzywą to się widzi już na kilkunastu kilometrach, mhm. ale tam widać już atmosferę. Jest mhm. się właściwie ponad atmosferą widać ją jako taki, taką osobną powłokę. I tu będę miał spełnione marzenia. Ale, ale namówiłeś Lecha Wałęsę, żeby stał się patronem Jump for, for the Planet. Tak, wszyscy się ze mnie śmiali, jak mówiłem, że. Właśnie jak to zrobiłeś? E, zacząłem szukać kontaktów. E, udało mhm. mi się e, przez w, wspaniałą, bliską mi bardzo Barbara Labudę, która mi w tym pomogła. E, I ostatecznie e, dotarłem do Lecha Wałęsy. i to była też niezwykła historia w moim życiu, bo. E, do, dotarłem do pana ministra Pusza, który, mhm. który mi w tym pomógł. Napisałem do niego list. No, poprosiłem o spotkanie, żeby mi z, 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 zorganizować spotkanie z prezydentem. I, yy, I on powiedział, że się tam do mnie odezwie, że zobaczy, co się da zrobić. I była taka sytuacja, że jechałem na urodziny do pana Aleksandra Tarnawskiego, ostatniego mhm. cichociemnego, na jego 90. urodziny. I to było też dla mnie. Niezwykłe przeżycie, ponieważ jechałem tam z dowództwem Gromu. I mhm. y, jak jechałem, jak, jak, jak się przygotowywałem do tego wyjazdu, pan, pan Aleksander mieszka w, w Gliwicach, i brałem prysznic, coś sobie tak marzyłem, że jakie to by było w ogóle symboliczne, gdybym jechał z dowództwem Gromu do y, ostatniego cichociemnego, mhm. do, do spadochroniarza, który robił takie rzeczy, mhm. że to się w głowie nie mieści. I na przykład bym się dowiedział, że że jest szansa na to, żeby, żeby się spotkać z prezydentem Wałęsą. Jedziemy parę godzin później i dostaję maila na telefon. Panie Tomku, proszę do mnie zadzwonić, bo zgubiłem pana numer telefonu. I dzwonię do pana ministra, mówi prezydent bierze ten patronat. Nie? Wow. I po prostu ja mam takich historii mnóstwo w tym projekcie. Czyli robisz takie projekcje, które się wydarzają. Tak, tak, marzenia się spełniają. Ja myślę też, że... Yy, że... No, ale opowiadałeś mi kiedyś na tych właśnie urodzinach, gdzie nasze dzieci się bawiły, że ten patronat spowodował, że NASA i w ogóle kupa osób w Stanach bardzo chętnie ci pomagają w tych, tej... że, tak, że... że to otwiera drzwi, tak? Otwiera drzwi, tak, dlatego, że Lech Wałęsa jest na całym świecie ceniony. To jest... Dużo bardziej niż u nas w kraju, Tak, chyba, tak? to jest taka marka. Ja, ja, się, ja się nie spodziewałem, bo okay. e, że, że to tak działa. Miałem taką sytuację, byłem tutaj na takim kongresie spadochronowym i była tam Amerykanka, która, która jest blisko Alana Justasa. To jest człowiek, który ma najwyższy skok mhm. spadochronowy dotychczas. Ja chciałem przekazać mu list, właśnie od prezydenta Wałęsy. I ona i rozmawiałem z nią na Taki papierowy zwykły. Tak, papierowym był w takiej ładnej teczce mhm. z Instytutu Lecha Wałęsy. I y, op opowiedziałem jej, jaki jest mój pomysł, jaki jest projekt, że właśnie szukam tej technologii. I dałem jej ten list, a ona wzięła ten list, tak go przyłożyła do siebie, mówi: Ja się boję to zabrać, nie wezmę tego. I bo oddała mi, bagaż, mi ten list. I bagaż zginie, tak? Tak, oddała mi ten list. I już nie wzięła? Ten. Tak, tak. On, to jest po prostu nieprawdopodobne. Jak rozmawiam z obcokrajowcami, okay. na przykład pokazuję list, albo. Pokazuje film, na którym jest Lech Wałęsa i mówi, że jest patronem tego projektu, to ludzie robią takie oczy. Naprawdę, ja, ja, zawsze dla mnie, że ktoś robi duże oczy, to była taka bardziej metafora. Musisz podlinkować ludzie... ten film, bo pokazywałeś mi go, i jest rewelacyjny. Tak, tak. No, to jest taki filmik, który na razie, na razie jeszcze nie, nie możemy go opublikować. A to nie jest ale... publiczny? Nie, to nie jest publiczny. Okay. Film, ale, y, ale opublikujemy go, bo tam dopinamy sprawę mm -hmm. praw autorskich do niektórych ujęć. Natomiast. Y, to, to jest nieprawdopodobne, jak ludzie reagują. I też fakt, że, że udało mi się porozmawiać właśnie z Amerykanami na temat, na temat y, tej technologii, y, też był w, w, w dużej mierze właśnie to, to się wydarzyło dzięki temu, że Lech Wałęsa jest patronem. I to jest nieprawdopodobne, jakie, jakim szacunkiem ten człowiek cieszy się na świecie. A ja pomyślałem, nie, nie, ja, ja tego nie wiedziałem też, żeby było jasne. Ja pomyślałem o Lechu Wałęsie, dlatego że że to jest człowiek, który sam się postawił ogromnemu systemowi. Mm -hmm. y było mnóstwo ludzi przy nim. nie było ludzi. to z wyrachowania, tylko raczej z podziwu, tak? Nie, to było... Tak, tak, tak. Oczywiście nie, to żadne kalkulacje nie bo Ja mm -hmm. nie jestem człowiekiem, który kalkuluje, bo, bo jestem biedny. <grych> I nic nie mam, naprawdę. Jeżdżę dwudziestoletnim samochodem. Ale y to wynikało z tego, że on po prostu mi po pasował do tego sercem. Bo to jest mm -hmm. człowiek, który który się po prostu postawił i tyle, choćby nie wiem co. I mm -hmm. ja, ja trochę jestem taki butny właśnie, bo wielu ludzi zarzuca mi, że popełniam błędy, że, że to jest niepolityczne, a z tym powinienem... Ja, ja jednak działam intuicyjnie i, i idę tam, gdzie to, to serce i ta intuicja mnie prowadzi. Na razie nie narzekam, choć nie jest to łatwa droga, ale a propos zmiany, o której rozmawialiśmy, nie ma... Takich projektów nie można zrobić. Yy, po 15, po pracy... To jest całe twoje życie. Tak. I to jest... I to trzeba być świadomym, że... To jest taki projekt, jest, jest trwaniem w ciągłej zmianie i w ciągłej trudności, dlatego że 99% które, osób, które proszę o pomoc, mówi nie. O, żeby mówili nie, to by było super. Na razie jedna osoba powiedziała nie. Powiedziała A większość, większość się nie odzywa. Większość w ogóle. się nie odzywa, tak. Obiecują Złote Góry, i nie odbierają telefonów, znikają. Ja rozumiem, że ludzie są zachwyceni projektem, ale potem potem jest kredyt, praca, swoje rzeczy, i odebranie dziecka z przedszkola. I ale są takie osoby, które. To jest tak, 20 kroków w tył i jeden krok w, krok w przód. Ale ten krok w przód jest taki, że. Milowy. Tak, że on, on już się. To jest jak zapadka do, do, do naciągu. Jak będzie wyglądał ten skok? No technologia jest. To będzie balon helowy, tak? Tak, ko kosmiczny kombinezon. Mhm. Yy, sam skok będzie wyglądał w taki sposób, że ja będę w tym kombinezonie przez 5 godzin leżał, bo tam jest procedura tego, żeby wypłukać azot z krwi. Potem mhm. e, zostanę przewieziony... Czyli na samym tlenie będziesz, tak? Tak, tak. Potem zostanę przewieziony na takim wózku i podpięty pod balon, ponieważ ja nie będę w, tak jak Baumgartner w kapsule, mhm. tylko będę podpięty pod balon bezpośrednio. Luzem, że się tak wyrażę. tak, Tak, mhm. za okay. I będę 2,5 godziny leciał na tę wysokość, na te, wysokość, mhm. na te y, 45 km, bo tam jest stała wznoszenia 300 metrów na minutę. I tam na górze, w, w, moim celem jest też rozkręcenie w ogóle globalnej akcji pomocowej. Ja chcę mm -hmm. zrobić to oddolnie, chcę zrobić to na mediach społecznościowych. Bo chcecie i... domy stawiać dla tych ludzi efektywnie? Tak. Moim tak. celem jest to, żeby y, relokować śmieci, mm -hmm. czyli z, y, poszukać na świecie kontenery morskie, których jest bardzo dużo y, wszędzie, i wypełnić je śmieciami, które pływają w oceanie, czyli plastikiem. Mm -hmm. ja mam do tego. Architektów, którzy się tym zajmują. Jest bardzo dużo takich bardzo fajnych ludzi, którzy również się zajmują i ludźmi, i zrównoważonym rozwojem, i chcą, żeby planeta była czysta. Więc te śmieci po prostu po, pozbieramy, i w różnych miejscach świata stworzymy takie skupiska tych domów, że w momencie, kiedy przechodzi jakiś kataklizm, żebyśmy mogli szybko te domy dostarczyć tym ludziom. Mhm. I, e... One są bardziej tymczasowe niż permanentne, tak? Ja bym wolał jednak, żeby to nie był tymczasowy dom, ale okay. zobaczymy, jakie możliwości przyniesie nam życie. Mhm. <laughs> Dlatego, że e, architekci, którzy się przyłączyli do projektu, e, pani Kalinowska-Sołtys, która jest w zarządzie Polskiego Towarzystwa Architektów, e, stara, postarała się o to, żeby przyłączyło się Europejskie Towarzystwo i Światowe i generalnie oni zrobią na całym e, świecie konkurs. Czyli my. Stworzymy pewien zarys tego, czy specjaliści stworzą pewien zarys i ja bym chciał, żeby to zostało wypuszczone na świat. A ile pieniędzy myślisz zebrać tym skokiem? Ja myślę, że to są grube, grube miliony dolarów, to dlatego się? że an, a, analizując <laughs> strukturę dobroczynności w Europie, gdzie, w której zbiera się rocznie 87 miliardów euro. W samej Europie? W samej Europie. Z tego 53% to są pieniądze zebrane przez takich ludzi jak mnie. Wpłacone mhm. po prostu, wrzucone wsiakowi czy na szlachetną paczkę no to, 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 to są potężne pieniądze, to są dziesiątki. A tu jeszcze mam Amerykę Północną a tu mamy i A mamy Amerykę, świata. tak, i, 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 i organizacje, które się do tego włączają, i pomysły podobne do Bucket Challenge, na przykład, mm -hmm. czy 22 Push-ups. Pamiętasz pewno te akcje, które, które zawładnęły całym światem. Mm -hmm. Ja mam taki pomysł Five Minutes Challenge, żeby... Ja będę spadał około 5 minut, niecałe pięć minut. I chciałbym, żeby ludzie przyłącza, przyłączając się do tej akcji, na przykład zrobili coś przez 5 minut, albo coś trudnego, a co nie szkodzi planecie, albo pomaga innym. Nie, mogą przebiec z ciężkim plecakiem 5 minut, mogą popływać w zimnej wodzie, mogą 5 minut komuś coś, czyli coś, coś pomóc. Czyli coś poza strefą komfortu własnego, tak tak. tak? tak, żeby pokazać, że jeżeli ja, to jest też taki drugi taki pomysł, to jest y, Your Jump My Step, czyli y, Tomek skacze, a ja robię mały krok w tym, co on robił, albo wpłacę dolara na przykład, albo zrobię cokolwiek innego i angażuje platformy płatnicze i różne systemy finansowe, żeby w momencie kiedy ktoś Jak duży masz już zespół? Nie mam pojęcia. Nie wiem, dlatego że liet... Czyli to jest rozproszone bardzo, tak? To jest rozproszone i ja y, doszedłem do takiego momentu, gdzie ja nie wiem dokładnie co się dzieje dlatego, że jest bardzo dużo rzeczy jest po, y, pozaczynanych, ale w tej chwili to jest przełomowy moment tego projektu dlatego, że przyłącza się do mnie bardzo duży partner, który który to, to wszystko po prostu zepnie do kupy. Ja się na okay. tym nie znam. I, e... Czyli ty będziesz twarzą, ty zrobisz skok, ale będzie ktoś, kto potrafi poprowadzić globalną kampanię. Tak, tak, tak? bo ja się nie znam na przykład na budowaniu czegoś takiego w mediach mm -hmm. społecznościowych, ale zakładam, gdzie moim celem jest to, żeby ludzie na całym świecie byli do tego przyłączeni, dlatego że inicjatywa dolna ma szansę, jeżeli to będzie robione przez ogromny koncert. Po to, żeby potem wstawić logo na balonie czy cokolwiek, to to po prostu nie pójdzie. I no tak jak Red Bull robił z, yy, ze Skokiem, tak? I właśnie Red Bull też mi trochę pomógł w Bo? takim sensie, że Red Bull zarobił na tym ogromne pieniądze. Na i prawach telewizyjnych, tak? Tak. Natomiast Alan Justas skoczył sobie po cichu, ale bezpiecznie. I ja pomyślałem, żeby to połączyć. Żeby skoczyć w bezpiecznej technologii, takiej, jakiej użył Alan Justas, ale zarobić pieniądze tak jak ja. bez zarobił. kapsuły. Tak. Bez kapsuły, z, z takim y, stabilizatorem, to, to są techniczne sprawy samego mm -hmm. skoku, ale pomyślałem, że trzeba zarobić pieniądze, bo Red Bull zarobił wtedy ogromne mm -hmm. pieniądze. I zarobić te pieniądze, tylko przekazać je y, ludziom, którzy tego potrzebują. Bo Felix skoczył, miał problemy ze stabilizacją, prawda? Tam, tak, no, tak. Przez pierwsze parę minut. Tak, a ja będę miał st stabilizator. stabilizator tak. czyli taki mały spadochron za mm -hmm. tobą, tak? Tak, na no, takiej taśmie szerokiej, to jest takiej średnicy spadochron mm -hmm. i spadochronik taki. I Będę miał mia nie wiem, czy będę miał mniejszą prędkość niż on. Wprawdzie bez mógłbym, stabilizatora mógłbym uzyskać większą prędkość, ale ja będę miał mach 1,44. To jest 1700 to na to godzinę. To Naprawdę, to wystarczy, wystarczy. wystarczy w to zupełności. To problemu z ciepłem? To kombinezon się tym się zajmuje, tak? Tak, tak. No to jest kosmiczny kombinezon. Okay. Także, to on waży ze 150 kg. Także to tam będzie z pół roku, nawet więcej treningów. Ja to przed, te ostatnie pół roku przed tym... A gdzie będziesz skakał? W Stanach Zjednoczonych, w, na pustyni w Nowym Meksyku, okay. w Roswell, tam gdzie UFO lądowało. Okay. <laughs> Ale wracając do samego skoku, bo okay. y, specjalnie y, nie bez powodu jest ta dygresja od, o ruchu społecznym. Jak dolecę na te 45 km, to y, ja się tam zatrzymam i m, m, wyliczyliśmy, że mam pół godziny czasu na to, żeby tam zostać. I ja będę chciał wtedy. E, powiedzieć coś do ludzi, podziękować tym, którzy, którzy to wspierają, bo będą ludzie wpłacać pieniądze, jestem przekonany o tym. Ja w to po prostu wierzę i wiem, że tak mm -hmm. się stanie i się nie poddam, dopóki. A dopóki patrząc na tak się... Twoje poprzednie y, y, przykłady, no jest na to duża szansa. Tak? tak, tak. Ja zobaczyłem, że ten mechanizm działa. Dlaczego mm -hmm. nie zrobić tego w globalnej skali? To, to, to jest tylko troszeczkę większy bankomat. <laughs> Ale urządzenie jest to samo i y, ja będę chciał powiedzieć ludziom, jak to wygląda z perspektywy mojej, jak, dlaczego, dlaczego tak robić, dlaczego powinniśmy e, dbać o tych ludzi, bo my zasysając prąd, e, t, mając tutaj oświetlone choinki, na co mm -hmm. dzisiaj patrzymy, jak zasysamy ten prąd z drugiej strony planety i nie chodzi o sam prąd, tylko o to, że to, co robimy po tej stronie planety ma swój skutek po drugiej, mm -hmm. ale my tego nie widzimy, bo to jest, jest efekt motyla. Tak, tak. I e, ja chcę też to jakoś uświadomić y, ludziom, bo uważam, że ta akcja może mieć bardzo duży efekt edukacyjny. Mm -hmm. Ale a propos marzeń, e, to mm -hmm. jak rozmawiałem właśnie w Stanach na temat tego, jakie ja mam potrzeby w tym skoku, plus kamery, transmisje i różne rzeczy, to moim celem jest takie symboliczne zjednoczenie wszystkich ludzi poprzez, nie wiem, poprzez ten speech, czy, czy, czy tą mowę, czy jak to nazwać, ale pomyślałem sobie, że... To trochę jak lipiec 69 roku, tak, i Armstrong, który... Wszyscy oglądali wtedy telewizję, tak? Tak, tak, ja nie wiem, jaka będzie tego oglądalność, mhm. ale y, myślę, że to ludzi będzie interesować, natomiast będąc tam na górze, y, zabraknie mi jeszcze trzech osób. Tych, o. które są na stacji orbitalnej. Okej. Okay. I e, system łączności będzie zbudowany właśnie w taki sposób, żeby się połączyć z nimi na chwilę, żeby mógł zamienić z nimi kilka słów. Chciałbym im na pewno podziękować za to, co robią, ryzykując życie i właśnie przekazując nam tę perspektywę, bo to dzięki tym ludziom, którzy latają w kosmos, my e, wiemy, że my już jesteśmy w kosmosie, tylko nie włączyliśmy tego do naszej perspektywy. Mhm. A ta perspektywa jest w życiu bardzo ważna, bo każdy z nas, kiedy myśli sobie o błędach, których których, nie wiem, zakrywał się kołdrą, bo było mu tak ciężko, bo popełnił błąd, dzisiaj mówi sobie z perspektywy czasu, to była nauka, to było bardzo ważne i gdyby nie ten błąd, to dzisiaj nie byłbym w tym miejscu. I, i uważam, że jeżeli ja będę pomiędzy ziemią a tymi ludźmi, to powinniśmy się razem połączyć. No i tak, tak to sobie... Do Od do 45 kilometrów nad y, Nowym Meksykiem, tak? Tak, ale y, bądź nad ziemią y, w takim rozumieniu, ale to jest tak, że... Ja uważam, że trzeba troszeczkę iść za marzeniami i marzenie pozostanie marzeniem, dopóki nie stanie się planem. A, a co będzie swoim szerokości? strachem czy lękiem, jak będziesz wisiał tam podwieszony przez dwie no i właśnie. pół godziny? Bo strach, nie, nie wiem, jaka jest różnica między strachem a lękiem? Lęk jest... Y, między, strach jest adekwatny do bodźca, który go wywołuje, okay. a lęk jest y, wywoływany albo przez bodziec nieistniejący, tylko mhm. taki, który sobie wymyślimy, albo jest nieadekwatny do, do, do tego, co, to co będziesz go, miał jedno i drugie prawdopodobnie. Przez te 7 lat ostatnie, ja e, zaprzyjaźniłem się z tym moim lękiem. W taki okay. sposób, że ja jestem taką osobą, która. Ja nie jestem twardym facetem, który e, zagnie brew i skoczy z kosmosu. Absolutnie, boję się wszystkiego. Natomiast. Czyli będziesz się bał tam? No pewnie, że tak. Okay. <laughs> Ale. Poprzez ostatnie projekty nauczyłem się jednej rzeczy, że y, nie skupiam się na, na skoku teraz, bo to nie jest czas na skupianie mhm. się na skoku. Będziemy budować kombinezon, będą jakieś różne rzeczy. Wiem, że będę się bał, ale teraz nie mam takiego tak zwanego lęku antycypacyjnego, czyli nie mhm. boję się tego, że się będę bał. E, przyjdzie na to moment. Y, ja się w tych projektach i tak bardziej skupiam na akcji pomocowej, bo to jest niezwykły napęd. I też ta marta, ja, ja i, i to, że ona się pojawiła w tym w tym moim życiu i to, że ja zadedykowałem jej projekt 100 i to, że w 37 skoku podczas tej setki naderwałem mięsień uda i doskakałem do końca, bo miałem tę małą na, w głowie i, i, i upamiętniając jej fantastyczne życie i pomoc innym, wiedziałem, że ja muszę dla tej małej to zrobić i a tym samym dla siebie. I jeżeli się coś robi dla drugiego człowieka, to nie ma lepszego napędu. Ja sobie nie wyobrażam, żebym mógł robić w życiu coś lepszego, niż realizować swoje pasje, spełniać marzenia i pomagać przez to ludziom. No po prostu nie ma nic lepszego. I, I to cię napędza. To mnie napędza, tak, bo też jak pracuję z biznesem, e, doradzając, to też e, zawsze mam tę samą myśl, że budowanie relacji i praca z drugim człowiekiem wpłynie na to, jaki będzie wynik. To ja mam pytanie, jak spotykasz się z tymi zespołami biznesowymi, mhm. e, będąc takim. Oświeconym i natchnionym człowiekiem, tak? człowiekiem oświecenia, jakby to, jakby to powiedzieć no za, za parę dużo. wieków temu. No, ja ciebie tak odbieram. No. Jaka jest, jak ci się udaje nawiązać relacje z tymi ludźmi, bo oni mają te problemy takie bardziej korporacyjne, związane z biznesem i tak dalej. Ty mówisz o takich górnolotnych rzeczach. Wiesz, to jest tak, że ja bez względu na to, z, z kim pracuję, czy jaka to jest branża, mhm. czy to są informatycy introwertyczni. Czy, czy, czy są to handlowcy, których mm -hmm. po prostu wszędzie pełno, to ja uważam, że czynnik ludzki jest wszędzie. My przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a potem jesteśmy tymi. I na tym się skupiasz. Na tym się skupiam, tak. Żeby na przykład, jeżeli chodzi o proces grupowy, żeby pokazać ludziom, jakie są nieświadome mechanizmy, które ten proces grupowy warunkują. I e, robię to oczywiście warsztatowo, pokazuję ludziom, że, że działa to w taki, a nie inny sposób i daję im szansę na to, żeby poobserwowali samych siebie. Używając cyklu Kolba, który jest przecież od 70 lat w kształceniu osób dorosłych. Co to jest cykl Kolba? To jest taki cykl, który pokazuje, że najpierw ludzie muszą to świadczyć, potem muszą wyciągnąć z tego wnioski, zrekonstruować sposób swojego, swojego postępowania, funkcjonowania, zachowania. zachowania i potem stworzyć kolejny plan na kolejne działanie. Czyli I tworzą tak. model, budując na tak. tym cyklu, tak? Ale nie można tego nie można tego zbudować bez doświadczenia. No po prostu trzeba tego doświadczyć. I twoje żeby... doświadczenie plus twoja edukacja to jest właśnie taki cykl, który ciebie Dokładnie. cały czas buduje. Tak. Tomku, w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy zawsze kilka takich stałych pytań i chciałbym ci zadać kilka takich pytań, ale Proszę jestem bardzo. aż zadziwiony, jakie będą odpowiedzi, bo myślę, że jesteś dość niesamowitą osobą. Czy możesz opisać swoją najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? To były dwie decyzje. Mhm. E, to był wyjazd do Nowej Zelandii, zrzucenie wszystkiego, spalenie mostów, sprzedanie 140-metrowego pięknego mieszkania i samochodu, i, i, i wyjazd do Nowej Zelandii. I to, tam była jeszcze jedna rzecz. Długo w... byłeś w Nowej Zelandii? W półtora roku, prawda. Okay. Tam była jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy my e, zaczęliśmy się wszystkiego pozbywać, bo doszliśmy do wniosku, że. E, że, że nie podoba nam się takie życie jak mamy, nie podobają nam się korporacje, nie podoba mhm. nam się stanie w korkach i że chcemy coś zmienić. I wszyscy mówią, chciałbym wyjechać do Nowej Zelandii, ale na tym się to kończy. A my podjęliśmy decyzję, że wyjedziemy, i w tym samym to był moment, kiedy ja zacząłem skakać. Miałem chyba 40-50 skoków. i e, nie miałeś tylu lat? Ja zacząłem skakać w wieku 38. Ok. 38, tak, 38-39. I i Paulina wtedy mówi, która jest absolutnie moją największą podporą, i ja bym bez niej nic nie zrobił, nic kompletnie. I tak się cieszę, że potrafię zasznurować buty, ale ona mówi, ja myśmy mieli to mieszkanie. Ty nie masz. No właśnie. Nie, mogę, bo nie, nie jestem w stanie po wypadku zasznurować no tak. butów. I Paulina mówi, wiesz co, bo my, myśmy rozpoczęli sprzedaż tego mieszkania. Ona mówi, jesteśmy w stanie jeszcze rozszerzyć ten kredyt i kupić ci spadochron, bo na wie, że ja zawsze muszę mieć najlepszy sprzęt, tak okay. samo jak, jak się okazało, że, że jest w ciąży, te 18 lat temu, to pierwszą rzecz, którą mi, mi, mi kupiła, to była najlepsza już uprząż, taka górska, nie? jaką mogłem mieć do To takie do zabezpiecze ratowizmu. zabezpieczenie ojca, nie? Tak, tak. Ale ona... pojechaliście z synem wtedy do Nowej Zelandii? Tak, tak. Pojechaliśmy, on wtedy się. A 8, druga, razy. najlepsza decyzja w twoim to, to były te dwie, to były te dwie decyzje, które u, u, uwarunkowały czyli, każdą kolejność, czyli to, to że, że jedziemy do Nowej Zelandii, to, że kupujemy ten spadochron. Aha. Nie mając pieniędzy, nie, nie mając już pracy właściwie, to była taka najbardziej naj, naj Ile kosztuje spadochron taki drogi? Dzisiaj spadochron kosztuje około y, 40 tysięcy, taki okay. najlepszy jaki można mieć. Myśmy wtedy akurat... był dolar był najniżej jak się... Mm -hmm. jak, jak, jak po 2 złote w był historii. Bodajże. Tak, tak, to chyba 20 był wtedy i ja jeszcze kupiłem tam używany automat z 10 tysięcy 800 wyszedł mi wtedy spadochron. Okay, A kosztował połowa, wtedy około 30 tysięcy. Po, 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 połowa no, ceny No, znaczy, w sensie. no ale... Y, te takie szalone i nieodpowiedzialne decyzje mhm. pokazały, że dały nam taki pryzmat, czy tak, taki, taki, taki wzór do tego, jak podejmować decyzje. Dobrze. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Rodzina. Mhm. Radość moich dzieci i Pauliny. Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż szczęście moich bliskich. I tu nie chodzi o świadectwo z czerwonym paskiem. I ja na przykład. Nie, nie mogę skakać, jak coś nie gra. Wiesz, w domu. W domu, tak. Jak moje dzieci są smutne. Albo... rozumiem, że energia i wibracje masz nie takie. Tak, tak ale, ale na całe szczęście my jesteśmy, my jesteśmy w ogóle szczęśliwą rodziną. Mhm. I y, 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 to jest niezwykłe. Rozmawiacie ze sobą? Nie, no raczej nie, ale. Tak, tak rozmawiamy. Ja... Ale to szczęście wynika z czego? Z komunikacji? Z przyjaźni, z komunikacji, z mhm. szacunku. W ogóle Adam jest wspaniałym facetem. Ma 18 lat. jest... Jest człowiekiem, który ma świetny kręgosłup, jest uczciwy i, i jest takim mhm. nastolatkiem, który się naprawdę nie zdarza. Nie pije, nie pali, trenuje karate e, i pomaga nam. Potrafi powiedzieć... Bardzo daleko od najnowszej piosenki Pato Inteligencja. Tak? tak, tak. Nie, jest świetny facet. No i jeszcze ta, ta, ta Ania, wariatka, jest, którą po prostu nie można jej zatrzymać. No i Paulina, która jest moją... Moją podporą, moim przyjacielem, i, i ja naprawdę nie zasługuję na taką rodzinę, ale trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno. Okay. Co daje Ci pomaganie? To jest sens życia. Uważam, mhm. że to, to jest takie fajne powiedzenie: jeżeli każdy posprząta swój chodnik, to, nie, to, to, to świat będzie czysty. I mhm. jeżeli każdy pomoże jednej osobie, to, to nikt nie będzie miał kłopotów. Pomaganie jest. Ja. Na, na całe szczęście mam zaspokojone wszystkie potrzeby w życiu, więc mogę sięgać po te najwyższe. I dla mnie sensem życia jest y, pomaganie ludziom, ale że doświadczyłem tego na małą skalę, to stwierdziłem, że, że trzeba sprowadzić na dużo. Czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co dałoby Ci więcej satysfakcji albo poprawiło Twoje samopoczucie? Nie, nie chcę zmieniać tego. Nie, nie ma nic, co mógłbyś wyłączyć w życiu w tej chwili? Nie, niczego nie chcę wyłączać. Okej. Okay. Czy masz dobrze zaplanowane to życie. Tak, tak. Właśnie na, a propos to, co włączam teraz, co, co będę zmieniał, mm -hmm. to to, że muszę w przyszłym roku, czy w roku 2020 nauczyć się medytować, muszę się nauczyć technik relaksacyjnych. To na te 2,5 godziny? Na te pi nie, głównie na te 5 godzin wcześniejszych, dlatego, a. że jak zaswędzi nos w masce, to nic albo coś, nie można zrobić. Tak. Poza tym muszę trochę tryb życia zmienić, Teraz bardzo dużo sprawdzam różnych rzeczy dot dotyczących żywienia, wydolności itd. itd. I zaczynam właśnie w styczniu takie bardzo rygorystyczne treningi, to już będzie temu poświęcone e, najbliższe półtora roku mojego życia, więc tak rezygnuję z niektórych uciek, cho choć ja. Ale to w przygotowaniu prowadzę, do tego skoku, tak, tak? Ja prowadzę raczej zdrowy tryb życia, ale, mhm. ale to, 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 to będzie wymagało pewnych wyrzeczeń. Jakie osoby mają największy wpływ na ciebie w życiu? Takie Power Five? Ważną rzecz powiedział Richard Branson. Powiedział, że, yy, że jego najlepsze pomysły wzięły się z frustracji, mhm. więc to mi pomaga w trudnych sytuacjach, kiedy podejmuję te tak zwane niepopularne decyzje. Pomaga mi przetrwać. E, duże znaczenie ma dla mnie Richard Keynes. To jest mhm. człowiek, dla którego ja pracowałem w Nowej Zelandii. To jest weteran wojny wietnamskiej. Taki bardzo prawdziwy, uczciwy. I porządny człowiek, taki sam jest mój ojciec. Myślę, że stąd oni. E, mają s, taki wpływ. Tak, mają taki wpływ. Mój tato jest takim, takim człowiekiem bardzo uczciwym, bardzo konkretnym, takim w, też dobrym, ale to jest taki człowiek, który, który jak powie: 5.15 to jest 5.15, nie inaczej. Bardzo duży, duży wpływ na moje życie ma również y, generał Hermaszewski, mhm. bohater mojego dzieciństwa. Napisałeś książkę dzięki niemu. Tak. I, i, i bardzo mocno wpłynął. Jest, zastanawiam się, kto jeszcze ma wpływ. Oczywiście pomijam Paulinę, która... Otóż która, mówiłeś, mnie, tak? która mnie motywuje. Ja teraz, ja mam w tym projekcie wiele rzeczy, zresztą we wszystkich, których po prostu się poddaję. Siadam, po prostu mówię, nie zrobię tego, nie dam rady. I ostatnio miałem taką, w ramach tego projektu, Jump for the Planet, miałem taką sytuację, gdzie... No, ona zawsze mnie podnosi, fizycznie nawet. Jak ja siadam na ziemię, ona podnosi, dasz radę, chodź, dasz radę. I ostatnio wszedłem do domu gdzieś tam złamany znowu, i siadłem, tak, po, siadłem w przedpokoju, i myślałem, kurde, nie dam rady. A potem sobie się, dobra, i tak Paulina przyjdzie, i tak mnie podniesie. <grym> tam, czyli wirtualnie Cię podniosła, tak? się tak? podniosłem, dobra, i poszedłem tam <grym> czegoś szukać w internecie. Także ona <grym> też jest, ja, ja nie wiem czy szukać inspiratora, czy szukać ludzi, którzy mi pomagają, ale te osoby, które, które wymieniłem. Jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, pomaga mi, która pomaga mi dzisiaj. Jak przygotowywaliśmy się do projektu Stratosfery, to yy, testowaliśmy rękawiczki. Mieliśmy mhm. takie rękawiczki z kablami w środku ogrzewane, i, i ja poleciałem, mieliśmy też trudne otwarcie spadochronu. Tam jest taki, to jest taki zaczep, który jest y, troszeczkę trudniej się wyciąga, żeby otworzyć spadochron, i poleciałem, żeby wypróbować i ten nowy spadochron i, rękawiczki. i te rękawiczki. No i ciężko mi było to otworzyć. One są troszeczkę śliskie i mhm. No, otworzyłem to z jakimś trudem, e, wylądowałem, no i Maja, ten Arek Majewski, to jest były żołnierz Gromu, mm -hmm. który, który był w każdym moim projekcie i który też poleci ze mną do Stanów. Nie wyobrażam sobie, żebym jakikolwiek projekt robił bez niego. I, I wylądowałem i on mówi, jak te rękawiczki? Ja mówię, wiesz co, no, kurczę, trochę, trochę trudno, trochę to śliskie jest, trochę, trochę to było niewygodne. Mówi, może byśmy spróbowali jakiegoś innego modelu. On mówi, Tomek, to jest trudny projekt. I będą trudne rzeczy. Otworzyłeś spadochron? Otworzyłem. No to kurczę zostawiamy to. Okay. I to było bardzo ważne dla mnie, bo, bo ja dzisiaj rozumiem, że projekt, który realizuję, jest trudny. I nie będzie, nie będzie prostych rozwiązań. Nie. nie, i to samo dotyczy zmiany, od której zaczęliśmy. Zmiana jest trudna i trzeba się po prostu na to nastawić. Okay. Trzeba zrzucić to, co mamy dzisiaj, pozbyć się tego, wystawić się na wiatr i po prostu zaczynać nowe. Nie da to, się tego a bezpiecznie to przeprowadzić. To jest bardzo trudne. Jaką masz supermoc? Potrafię się podnosić. Okay. Jestem słaby, ale potrafię się podnosić. Ma to jest bardzo duża supermoc. Tak, myślę, że to jest. Tak. Trzy rzeczy, które chciałbyś zrobić za trzy lata, to? Za trzy lata, jeżeli będzie po projekcie, na pewno chciałbym wykorzystać potencjał tego projektu, czy, czy jeżeli sam zbuduję jakiś potencjał, po to, żeby pomagać takim ludziom jak ja. Nie tylko pomagać komuś, kto, kto potrzebuje pomocy, ale żeby pomagać ludziom, którzy mają takie pomysły, ale nikt ich nie słucha, bo ja tego teraz doświadczam. Oczywiście teraz już jestem w takim etapie, że. Już się, że masz siłę przebicia. Tak, tak? już ta, to, te, te, te to kule ruszyłem. Krytyczne. Tak, to, to już zostało pokonane, ale tak, chciałbym takim ludziom pomagać. Co jeszcze? E, na pewno, po pierwsze, chciałbym patrzeć na, na moje zdrowe dzieci. To jest dla mnie mhm. najważniejsze. Chciałbym, żeby. No, Ania będzie miała 6 lat, Adam. Adam niech będzie kim chce. Niech będzie na studiach, niech będzie instruktorem karate, on w, w, w 2020 roku pod koniec będzie zdawał na czarny pas. Niech będzie tokarzem, chce, żeby był szczęśliwy. I, mhm. i chyba tyle. Nie potrzebuję to trzeciej rzeczy. Bardzo dużo. Rzecz. Chcę szczęścia mojej rodziny i chcę pomagać pomagającym. Pomagać pomagającym. Tak, właściwie mhm. mam nadzieję, że ten projekt przyniesie dużo pieniędzy i że pomoże ludziom, ale chciałbym też wykorzystać to, żeby, żeby żeby te idee rozsiewać i żeby one były widoczne. Okay. Jest styczeń, okres podsumowań zeszłego roku. Czego nauczyłeś się w 2019 roku? W 2019 roku powstała we mnie taka myśl, że e, jak ten projekt już zaczął mieć szansę, że się nie poddam, dopóki nie będzie 100% pewności, że, ten, że to jest niemożliwe do zrobienia. Nawet jakbym miał to zrobić w 2074, jeżeli okay. to żyję, to będę to robił. I... E, na pewno ten projekt pokazał, ten rok pokazał mi, że jestem człowiekiem zdeterminowanym, a niemożliwe od możliwego różni się tylko poziomem determinacji. Wow. To jest bardzo silna myśl. Nie moja, ale pomaga mi. Mhm. Książka która? Przebudzenie Antony D'Amello. Mello, o. którą przeczytałem wiele lat temu, którą czytałem wiele razy. i Jest bardzo dużo różnych książek inspiracyjnych, inspirujących i mądrych, ale. Ta książka pokaza, pokazuje, jak, jak myśleć. Mm -hmm. Jak myśleć o sobie, jak myśleć o innych, jak, jak, jak słuchać siebie. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Tomku, co ja chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Chciałbym, chciałbym żebyście pamiętali o tym, że, że to wy jesteście kowalami swojego losu, ale nie w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, że... To ty musisz brać odpowiedzialność. Chciałbym, żebyście byli tak jak ja, jeżeli mogę Wam coś przekazać, żebyście byli infantylni i dziecinni. Dzieci są w stanie zrobić wszystko, dlatego że nie wiedzą, że się nie da zrobić. A my, w procesie socjalizacji i tego, co się dzieje w naszym życiu, jesteśmy obdzierani raz z marzeń, dwa z tej nieświadomości, która pozwala nam przenosić góry. Więc jeżeli macie marzenia, to proszę zróbcie tak, żeby one już nie były marzeniami, tylko stały się celem takim. Nie takim. Wow. Dziękujemy Ci ślicznie. To ja dziękuję. Jak co czwartek, o czwartej zapraszamy Was do audycji za projektu i swoje życie. Do usłyszenia za tydzień. Nie wiem jak Wy, ale po rozmowie z Tomkiem Kozłowskim ja mam ciągle jeszcze ciary. E, super rozmowa. Trzy rzeczy, o których można pamiętać, to po pierwsze oczywiście to, że projektowanie życia to niekoniecznie jest wybranie jednego celu, ale podobnie jak Tomek, bardzo szeroki scope i podążanie za swoimi pasjami. Druga rzecz to oczywiście, że nasze największe projekty niekoniecznie przyjdą do nas szybko. To może być, tak jak u Tomka, ostro po 50 i trzeba mieć dużo cierpliwości i dużo wytrwałości, żeby dążyć do takich projektów. Ja bardzo e, kibicuję projektowi Jump for the Planet i myślę, że dość niesamowitą rzeczą będzie obserwować to, jak gość audycji zaprojektuj swoje życie za parę lat, będzie wisiał 45 km nad ziemią. I trzeci typ od naszego sponsora. Warto mieć w firmie sprzęt, który wspiera Wasz biznes, nie angażuje zbędnego czasu. Takie jak urządzenie HP Neverstop, które pozwoli Wam drukować z dowolnego miejsca na świecie i uzupełniać toner szybko przy pomocy strzykawki. Nie dajcie się zatrzymać.